Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów. Jestem Szymon Jakubczak. Chciałbym zaprezentować moje hobby, że tak powiem, a odnośnie chodzi dokładniej i modelarstwo, co z czym, po co, do czego. I po prostu to chciałbym, żeby było dla początkujących i tych mniej zaawansowanych, jak to powiedzieć, po prostu żeby koszta samego modelarstwa w tej chwili były jak najmniejsze. W sumie ja nie posiadam ani areografów, ani specjalnych narzędzi i chciałbym po prostu pokazać domowym sposobem, jak można też sklejać modele. Pewnie większość z Was tak skleja, niektórzy moi znajomi już mają on profesjonalny sprzęt, niektórzy mówią, że bardzo dobrze o tych sprzętach, ale niektórzy po prostu nie mają zaufania i po prostu wracają z powrotem na przykład do pędzla, bo im się pędzlem najlepiej malowało. Ja nie wiem, jak to jest. No i co, tyle o mnie i o tym, czym do Was mówię w tej chwili. Jak widzicie, znajduję się w swoim pokoju. I co, może przejdę po prostu teraz do mojego warsztatu, którym w tej chwili taki posiadam. Może na pierwszy rzut oka będzie wyglądać jako taki bogatszy, ale wcale taki nie jest. Po prostu jego jest tam mało, bardzo mało. No i co, to byłoby tyle, no to zapraszam do mojego warsztatu. Tak jak już wcześniej mówiłem, oto mój skromny warsztat. Tutaj się znajdują w tej chwili pędzle. Zostają koleżanki na szkole. Bardzo jej za to dziękuję. No i co? Kleje, farby, podstawa, no i narzędzia. Mam tutaj w tej chwili głównie skalpel. Dość ostry, choć nie wiem jak w tej chwili, no i pensety, no i taką obcinaczkę sobie złapałem. Można ją kupić, nie wiem, w supermarkecie. To jest po prostu ten obcinacz do paznokci, bardzo dobrze wycina się z wyprasek. No i co, farbki, no to tutaj Revell, Model Master i Talerii. No i jeszcze jedne farbki, a dokładniej tami. No i kleje, no to takie, tutaj widać akurat cenę, najtańszy 3,90 zł, on z pędzelkiem nadaje się głównie do większych takich powierzchni, gdzie można byłoby nanieść klej, a po prostu takie na mniejsze elementy jest znacznie lepszym, taki z iglicą. No i tutaj ma takie dłutko do przepychania, bo się zatyka klej, jest bardzo dobry. No i oczywiście co podstawa w malarstwie, no to taśma izolacyjna, taśma malarska, a tutaj patyczki do rozmieszywania farby. Język mi się zaczyna plątać, z góry przepraszam, to mój pierwszy z tego typu wystąpienie. No i patyczki do uszu, do odsączania wody, strzykawki, no to też przydają się do farb, nabierania. No i w niektórych zestawach były po prostu modeli dostępne z farbkami, czy też klej. Ja po prostu, widać, sobie kupowałem i w sumie nie kolekcjonuję, tylko zbieram, bo się bardzo często mi przydają tego typu. Mam przy okazji też papier ścierny. W tej chwili nie powiem jakiej grubości, bo nie ma napisanego. I co, to byłoby pokrótce mój warsztat. Z grubsza tak wygląda. I co, przejdziemy chyba do modelu, którego głównie będę sklejał w tej chwili. To widzimy się za moment. A oto ten model, który będę sklejał, jest to Scania R560 V8 Highline Red Griffin i tutaj mogę, nie wiem, przekręciłem, nie wiem, może i przekręciłem i nie na tutaj, o, po prostu, bo nie lubię jakoś angielskiego, zraziłem się do niego i z językami jestem na bakier. No i jest to produkt firmy Italeri. Powracając do tematu, no i co, w skali 1,24, no i tutaj, o proszę, jest to 38,82. Model zawiera takie coś jak dwie rodzaje kalkomanii, chromowane felgi, przednią oś skrętną, no i oczywiście otwieraną kabinę. I to chyba byłoby z tego to wszystko. No, będą potrzebne farbki przy okazji, to podstawa do pomalowania. No, przejdźmy może do zawartości. O, jedną ręką będzie ciężko mi to otworzyć. A zobaczymy tak. No proszę. Instrukcja obsługi. No i na razie do niej, bo instrukcja w modelarstwie to jest matka, kochanka, cokolwiek, byle żeby to było ważne. Gdzie na przykład w produktach RTV i AGD można ją odrzucić, ale niestety w modelarstwie nie. Ostatnio widziałem też instrukcję obsługi, czego to było? O, myszki jakiejś, taką nakręcaną zabawkę dla kota, czy dlaczego, jak po prostu dziękuję bardzo. To była bardzo interesująca instrukcja obsługi, ale powracając do tematu. Jak widać w różnych językach opisane tutaj mamy, tylko nie w języku polskim. No, mamy tutaj wypraski na klejstrowane z numerkami. Jeżeli szukamy już czegoś, na przykład wyprasy i nie możemy znaleźć, no to patrzymy tutaj, no i widzimy, a na przykład o, tutaj jest i szukamy to, której dokładnie części. Mamy tutaj farbki, głównie mamy tu Italeri. Tak sam produkt nawiązuje. No i tutaj jest grubsza instrukcja obsługi i montażu. No, do tego można jeszcze dodać, że cały silnik jest do poskładania. No i oś, przednia oś skrętna, takie jak montowanie kół, całego układu zawieszeniowego, kabiny, no i oczywiście jak pokolorować model. O proszę, może będzie dobrze widać. O, tutaj też. I tutaj nie wiem, jakiś... A dobra, to sobie pomijmy. Ja już sobie wcześniej pozwoliłem odpakować go, zobaczyć co. O, i tutaj mamy o kalki. Są piękne, dla mnie, gdzie trochę już modeli skleiłem, niekoniecznie ciężarówek, ale wszystkiego po trochu. Próbowałem tutaj jakaś taka świecąca, nawet widać mój aparat w tej chwili i rękę. Jak można odpakować inne różne elementy, no to niestety szkla tych przezroczystych nie należałoby, można zniszczyć czy porysować, a przede wszystkim chodzi tu o estetykę wykonanej pracy, gdzie szef czy nie wiem, nauczycielka na plastyce czy gdzieś tam podkreśla, że pismo to nasza wizytówka i powinno być schludne, no to to samo jest w modelarstwie, nie powinno być żadnych zarysowań i tak dalej. Tutaj są te chromowane felgi. No i tutaj mamy gumowe gumy oczywiście. No i co? Tak pokrótce, no to wszystko jest tam wpakowane. Niekoniecznie mi się to chce wyjmować w tej chwili. Może tak będzie lepiej. I co mogę powiedzieć? No, na chwilę obecną byłoby to tyle. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu z tej serii. No i co, to byłoby tyle. A i jeszcze jedno, jeżeli by się udało w tym roku, to znaczy doszłoby do końca, no i się Wam spodobało, no to zapraszam do po prostu, żeby to dalsze części modela są, niekoniecznie ciężarówki, mogły być jeszcze i samoloty, i nie wiem, czołgi, cokolwiek jak z modelarstwem związane, gdyż po prostu jeszcze nie mam ukierunkowanego trybu, może nie trybu, jeszcze nie wiem, co chcę dokładnie kleić, ale z grubsza to tak ujmuję i zapraszam bynajmniej do kolejnego z tej cyklu filmu. No, do zobaczenia w następnym odcinku.